Siemanko bokserskie świry, witajcie na kanale Prince Boxing. Ja mam na imię Filip, a w dzisiejszym filmie postaram się odpowiedzieć Wam na pytanie, czy można nauczyć się bić, trenując samemu w domu. I odpowiedź brzmi nie, nie można. Także dziękuję na dzisiaj. Jeżeli podobał Ci się ten materiał i chcesz więcej tego typu filmów, to zapraszam oczywiście do subskrypcji. Dawajcie kciuki w górę. Oczywiście żartuję. Postaram się rozwinąć troszeczkę tą odpowiedź, ale ona dalej brzmi nie. Nie można nauczyć się boksu, ani każdego innego sportu walki, trenując samemu w domu. Z jednego prostego powodu, bo sporty walki to są sporty kontaktowe. Bardzo kontaktowe. Dlatego do nauczenia się ich potrzebujecie przeciwnika, czy tam partnera. Oczywiście są pewne elementy, które możemy przerobić w domu, ale nie nauczymy się bić, robiąc pompki, przysiady, bijąc w worek, robiąc walkę z cieniem, czy nawet, co mnie kiedyś bardzo zdziwiło, wyciskając na płaskiej. Nagram też w ogóle odcinek o treningu w domu, jakie elementy możecie przerobić samemu. I mam zamiar nagrać też całą serię dla osób początkujących. A wracając do tematu, to elementy, których na pewno nie przećwiczycie samemu i potrzebujecie do tego partnera treningowego, to są takie rzeczy jak wyczucie dystansu, timing, czy takie chociażby oswojenie się z presją. No nie? Nawet jeżeli macie na swoim koncie jakieś doświadczenia uliczne, tak jak ja miałem przed pójściem na swój pierwszy trening bokserski, to też nie jest to samo, bo wiecie, jak jest na ulicy, no to różne są sytuacje, możecie kogoś po prostu trafić z partyzanta i go zasypać ciosami, albo po prostu parę ciosów, szarpanina, ktoś to przerwie, zadzwoni na policję, cokolwiek. To żeby się czegoś nauczyć naprawdę dobrze, to trzeba to powtórzyć wiele, wiele, wiele razy. Tak jak na treningu na macie czy na sali, godzinę, półtorej, dwie godziny, trzy godziny powtarzać, żeby nauczyć się tych odpowiednich odruchów, nie? A potem jeszcze to wykorzystać w walce. To są po prostu miesiące regularnych treningów. I pamiętam, że jak ja poszedłem na pierwszy trening boksu w ogóle w swoim życiu, to pierwszy sparring stoczyłem po 3 miesiącach regularnych treningów. I pamiętam, że jeszcze na workach czy na jakichś takich ćwiczeniach szło mi nieźle i wydawało mi się, że wiecie, że jestem kozak. Miałem jakieś tam bójki i wydawało mi się, że sobie dam radę. Już czekałem tylko na te sparingi. I na tej sekcji, w której zaczynałem, sparingi wyglądały tak, że były zawsze w dużych rękawicach, 16 albo 18, w kaskach, wszyscy, bez żadnych wyjątków. I tylko, że tam to wyglądało tak, że była ostra napierdalanka, no nie? Nie było żadnego pykania, tylko po prostu napierdzielaliśmy się na maksa. Duże rękawice, kaski, ale napierdalamy się konkretnie. I pamiętam, że pierwsze sparingi szły mi fatalnie. Kompletnie nie wiedziałem, co się dzieje. Jak ktoś na mnie nacierał, tylko że ja byłem tam osobą najbardziej początkującą. Chłopaki trenowali już po kilka lat. I jak ktoś na mnie nacierał z serią ciosów, to ja dosłownie zamykałem oczy, odwracałem się, podnosiłem nogę czasami, bo po prostu nie wiedziałem, jak sobie z tym poradzić, no nie? I jak jeszcze ktoś ma taki przegląd ringowy, albo były takie sytuacje, że nie czułem dystansu, no nie? Jak ktoś zaczyna trenować, to wie, o czym mówię. I czułem, że ktoś jest blisko mnie, ale nie mogłem go trafić. I nie wiedziałem, o co chodzi, no nie? On nie trafiał. Bo po prostu takie rzeczy jak wyczucie dystansu, odległości przychodzą później. To tak jak w samochodzie. Jak ktoś pamięta, jak się robi prawo jazdy, to na początku, jak się gdzieś próbujesz zaparkować, to nie czujesz tego samochodu, no nie? Po prostu to jest kwestia, która przychodzi z czasem. Dobra. To tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że udało mi się odpowiedzieć na to pytanie i zachęcić Was do pójścia do klubu sportowego, bo tylko tam nauczycie się bić. Jeżeli ktoś chce naprawdę nauczyć się walczyć, to musi pójść do dobrego klubu. Dobra, to tyle już naprawdę z mojej strony. Teraz serio, zapraszam do subskrypcji tego kanału. Dawajcie kciuki w górę i piszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć w następnych odcinkach. Trzymajcie się z Princem. Pozdro.